Heinrich Himmler, Reichsführer SS, Niemiec, nazista, hitlerowiec, zbrodniarz wojenny, mocno interesował się różnego rodzaju potajemnymi sprawami, rzeczami z pogranicza nauki, fikcji i nawet czarów. Dzień dobry, witam wszystkich na kanale Antyk w Akcji, ale nie tylko na tym kanale, również na drugim naszym kanale Dwóch Wielkich Ogrodników. W tej chwili jestem sam, ale za chwilę już nie będę. Czasami ogrodnictwo miesza się z różnego rodzaju tajemnicami II wojny światowej i o tym zaraz opowiem. Otóż w 1942 roku, w czerwcu, na osobisty rozkaz Reichsführera SS Heinricha Himmlera z obozu koncentracyjnego w Ravensbrück zostało potajemnie przewiezione 25 więźniarek do filii obozów Auschwitz w Rajsku. Nie były to przypadkowe więźniarki. Były to specjalistki po różnego rodzaju wyższych szkołach, w tym po Sorbonie, głównie zajmujące się biologią. Oprócz tego sprowadzono wraz z rodzinami trzech rosyjskich naukowców, biologów. A dlaczego? Otóż Heinrich Himmler, Reichsführer SS, Niemiec, nazista, hitlerowiec, zbrodniarz wojenny, mocno interesował się różnego rodzaju potajemnymi sprawami, rzeczami z pogranicza nauki, fikcji i nawet czarów. Stąd na przykład powołał do życia Sonderkommando Hexen, które zajmowało się badaniem procesów nad czarownicami i ich naturalnymi mocami. Przeprowadzane one były w Sławie, w województwie lubuskim. W tym jednak przypadku Himmler nie interesował się czarami, a rzeczą bardzo pożyteczną. Stąd tych trzech naukowców z Rosji, w czym oni się specjalizowali, prowadzili badania nad uprawą pewnej rośliny, którego krewnego widzimy właśnie tutaj. Ale nie o nim jest mowa. Chodzi o innego mniszka, którego naturalne stanowiska występują w Kirgistanie, w Kazachstanie, w górach Tien Shan na wysokości 1800-2100 metrów. Chodzi o mniszka gumodajnego. Dlaczego on był taki ważny? Ponieważ z jego korzeni palowych można było uzyskać kauczuk. A kauczuk był niezbędny do produkcji gumy. Podczas II wojny światowej Niemcy zostali odcięci od kauczuku. W związku z tym szukali alternatywnych metod jego pozyskania. Nie było to wcale aż taką wielką tajemnicą przed wojną, zarówno w Związku Sowieckim, tam prowadzono badania, jak również i w Polsce, w Instytucie w Puławach, z tym, że Polacy mieli znacznie lepsze rezultaty. Zaczęto więc uprawiać w wschodniej Polsce ten właśnie kauczuk gumodajny. Tam, w Kirgistanie, on się nazywa kok sagis. Himmler miał bardzo szerokie plany, jeżeli chodzi o uprawę tego właśnie mniszka gumodajnego. Zmusił do tego okolicznych rolników, zaczęto obsadzać pola. Niestety ten mniszek nie udawał się. Generalnie nie wytwarzał wcale korzeni palowych, a jedynie małe korzenie przybyszowe. Niemieccy nadzorcy nie byli tacy głupi. Zdawali sobie sprawę z tego, że ta uprawa się nie udaje i że cały ten plan jest planem, który nie może się powieść. Jeden z nadzorców powiedział rzecz bardzo ciekawą do jednego z chłopów. Powiedział do niego: słuchaj, ważne jest to, że przez tą uprawę ty, twoja rodzina i wielu innych ludzi oszczędzi swoje życie, nie skończycie w obozach koncentracyjnych. Himmler nakazał
bardzo ścisłe kontrole tej uprawy, bo na szczęście owi nadzorcy okazali się niezbyt skuteczni. Jednym z nich był inwalida wojenny, członek SS, który miał kontrolować różnego rodzaju działki, na których koksagis był sadzony. Ów hitlerowiec okazał się alkoholikiem, więc jak tylko pojawiał się gdziekolwiek, od razu polewano mu wódki, on pił, zasypiał, a potem już o całej sprawie zapominał. Również do porażki w uprawie koksagisu przyczyniły się polskie dzieci. Okazało się bowiem, że nie tylko żmudny proces flancowania jest taki ważny, ale również odchwaszczanie. Dzieci tak odchwaszczały ów mniszek gumodajny, że wyrywały większość wartościowych sadzonek, a zostawiały na przykład mniszek lekarski, bo uznano, że absolutnie Niemcy się na tym nie znają i nie rozpoznają jednego od drugiego. W końcu okazało się, że cała sprawa okazała się klapą. Jak zwykle wielkie plany Himmlera spaliły na panewce. Ilość kauczuku wytwarzanego była bardzo, bardzo mała. Żeby dowiedzieć się, dlaczego uprawa koksagisu nie udała się w Polsce, odwiedziłem mojego kolegę, z którym prowadzimy razem kanał Dwóch Wielkich Ogrodników, Adriana Najdrowskiego, jednego z największych ekspertów w Polsce zajmujących się ogrodnictwem, doradcę wielu firm ogrodniczych, a nawet niektórych youtuberów. Witam Cię, Adrianie. Witam. Dlaczego nie udała się ta uprawa? Co takiego było w tym mniszku, że w odróżnieniu od naszego mniszka lekarskiego no nie chciał się rozrastać i tworzyć korzenia palowego, w którym byłby ten oczekiwany, tak ważny dla przemysłu wojennego kauczuk? Mniszek lekarski, Taraxacum officinale, czyli ten, który powszechnie występuje u nas w ogrodach, przede wszystkim tworzy korzeń palowy. To, co tutaj widać, to jest korzeń palowy, głęboko korzeni się ta roślina, dzięki czemu może z głębokich warstw gleby pobierać wodę i składniki pokarmowe. Natomiast mniszek tutaj, o którym mówimy, czyli Taraxacum kiksagis, czyli mniszek gumodajny, nazywany także mniszkiem kauczukodajnym, nie tworzył takiego systemu korzeniowego. Oczywiście na naturalnych warunkach jak najbardziej też był system korzeniowy zbliżony. Należy wziąć pod uwagę tutaj jeszcze inne czynniki, takie jak pochodzenie. Nie byliśmy w stanie zapewnić takich warunków uprawowych. I okres wegetacji też nieco inaczej przebiega w warunkach u nas, a inaczej właśnie na naturalnym stanowisku, gdzie ten mniszek Taraxacum kiksagis występuje. Otóż dlatego zapoczątkowano uprawę tej rośliny właśnie w naszych warunkach klimatycznych z rozsady poprzez pikowanie. Niestety w wyniku pikowania roślina nie tworzyła już takiego palowego systemu, a był to korzeń, system korzeniowy wiązkowy, czyli było mnóstwo drobnych korzonków, ale nie było tego głównego korzenia palowego, w którym to właśnie znajdowała się cenna substancja, na której najbardziej zależało. No ale z tego wynika taki wniosek, że nie wszystko, co przychodzi do nas z innych warunków, z innych krajów, może się u nas przyjąć, tak? No. Zgadza się. Nie wszystkie rośliny obcego pochodzenia są w stanie się zaaklimatyzować w naszych warunkach. No. Jasne. No ale mamy nawet kanały na YouTubie, gdzie ludzie z innych krajów radzą Polakom, jak mają sadzić i to. Czy to ma w ogóle sens? Nie do końca, niestety nie zawsze to się sprawdza. Oczywiście są niektóre gatunki, które będą rosły zarówno w klimacie takim umiarkowanym, jaki jest w naszym kraju, czy też nieco cieplejszym klimacie, czy nawet chłodniejszym. Należy mieć na uwadze, że wiele gatunków rośnie po prostu lokalnie i można spotkać tylko na niewielkim obszarze występowania. Także no to się tutaj nie Wróćmy sprawdza. Teraz do naszego kochanego mniszka lekarskiego, który tak bardzo lubię, tak. A którego nienawidzą miłośnicy trawników, takich równych, zielonych trawników. Mało tego, im się wydaje, że co, że ten mniszek, to on tak zwalcza tę trawę i tam niszczy ją. To jest prawda?
mniszek lekarski, jeśli trawnik jest właściwie pielęgnowany, będzie zwarta, gęsta darń, prawdopodobieństwo wystąpienia mniszka lekarskiego jest znacznie mniejsze. Mniszek rozsiewa się przez nasiona, które mogą być przenoszone z wiatrem na znaczne odległości. I tutaj te popularne takie dmuchawce to są właśnie owocostany, które z wiatrem mogą przemieszczać się nawet na kilkaset metrów. Jednak jeśli trawnik będzie gęsty, zwarty, po prostu te nasiona nie znajdą sobie miejsca, bo trzeba pamiętać o tym, aby te nasiona skiełkowały, muszą być odpowiednie warunki. Czyli przede wszystkim podłoże. Te nasiona muszą mieć bezpośredni kontakt z podłożem, no i oczywiście wilgotność i światło. Niestety na gęstym, zwartym trawniku takie warunki dla rozwoju mniszka będą nieodpowiednie. Po prostu te nasiona nawet nie dotrą na podłoże, zatrzymają się gdzieś na tych źdźbłach trawy. No dobrze, ale to no powiedzmy, że komuś rzeczywiście ten trawnik się mniej udał, bo pojawienie się mniszka lekarskiego oznacza, że pojawiają się wolne miejsca, w których on się pojawia, prawda? Tak, oczywiście. No właśnie. No to skoro już ktoś to tak ten trawnik, no nie powiem zaniedbał, tylko po prostu no tak mu wychodzi, bo trawnik to nie jest prosta sprawa. Dokładnie, powiedzmy od razu. To w takim wypadku co zrobić, żeby pozbyć się tego mniszka lekarskiego? Możemy naprawdę pielęgnować trawnik bardzo dobrze, a jednak gdzieś mogą się pojawić wolne przestrzenie, gdzie ten mniszek sobie znajdzie miejsce i zacznie nam rosnąć na trawniku. I teraz tak, są też zwolennicy, którzy właśnie cieszą się, kiedy mniszek nawet rośnie, bo jednak jest to całkiem ładna roślina, kwiaty są nawet całkiem ozdobne, ponadto należy mieć na uwadze fakt, iż jest to roślina chętnie odwiedzana przez owady pożyteczne, chociażby pszczoły czy ćmiele chętnie odwiedzają kwiaty właśnie mniszka lekarskiego. Dlatego można pomyśleć o tym, żeby zostawić tą roślinę. Jednak jeśli chcemy mieć gęsty trawnik bez jakichkolwiek niepożądanych roślin, wówczas decydujemy się na usuwanie tej rośliny. W jaki sposób? Można usuwać go ręcznie. Czyli bierzemy szpadel, albo są specjalne wyrywacze do chwastów, że usuwamy całą roślinę wraz z korzeniem. Pozostawienie fragmentu korzenia może spowodować, że ta roślina ponownie nam będzie rosła w trawniku. No i jest ta druga droga jeszcze, o której tak nie bardzo się mówi, mianowicie chemiczna, tak? Jak najbardziej. Zastosowanie środków chwastobójczych na chwasty dwuliścienne w trawniku. Stosowanie środków chwastobójczych traktowałbym jako ostateczność. Tutaj od razu dodam, że środki chwastobójcze na chwasty dwuliścienne w trawniku zwalczają tylko rośliny dwuliścienne, takie jak między innymi właśnie mlecz, czyli popularny mniszek lekarski, babkę, koniczynę, czy inne rośliny dwuliścienne, które wyrosły w trawniku. Nie zwalczy natomiast nam perzu, bo wiele osób zadaje pytania właśnie, w jaki sposób pozbyć się perzu z trawnika. Niestety perz jest podobnie jak trawa, rośliną jednoliścienną i tutaj preparaty na chwasty dwuliścienne nie zadziałają. Środki na chwasty dwuliścienne nie zawierają w swoim składzie glifosatu, czyli tej kontrowersyjnej substancji czynnej, która występuje w popularnych środkach takich jak Roundup. Przykładem takiego środka, który zwalczy nam te chwasty, jest starane trawniki. On zawiera w swoim składzie trzy substancje czynne: fluroksypyr, chlopyralid i MCPA. Te substancje w połączeniu skutecznie nam pozwolą pozbyć się tych Jasne. Chwastów. Jasne, ja nie niszczę mniszka lekarskiego. Jak najbardziej. Kiedyś mieliśmy trawnik, wyrosło go mnóstwo, tam na zieleńcu. Tato zawołał mnie, zobacz, jaka piękna jest ta przyroda, czyż to nie Dokładnie pięknie tak. wygląda ten mniszek, a mama z tego robiła syropy, bo przecież jak najbardziej można ma przygotować dużo waśliwości, tak? Syropy, są bardzo zdrowe, ale także miód z mniszka lekarskiego jest dość powszechny i popularny, także naprawdę warto te rośliny mieć także w ogrodzie. W tej chwili to jest jakieś szaleństwo, tak? Ludzie zbierają mniszka wszędzie, gdzie tylko się da, zgadza się, na polach i tak dalej. Ja troszeczkę rozmawiałem też ze specjalistami, jeżeli chodzi o te właśnie ekouprawy i dowiedziałem się jednego. Nie zbierajcie mniszka lekarskiego w rowach przy szosach, jak najdalej od szosy, ponieważ ta roślina wchłania bardzo dużo różnego rodzaju metali ciężkich i
różnego rodzaju. Na to trzeba szczególnie uważać. Jeśli decydujemy się na zbieranie czy to kwiatów, czy liści miszka lekarskiego, należy unikać takich miejsc w pobliżu ruchliwych dróg, czy nawet w miastach. Zapraszamy do oglądania następnych filmów. Jeżeli chodzi o przepis, to taki przepis na taki właśnie środek z miszka lekarskiego chyba podamy na Facebooku, bo właśnie podesłał mi znajomy. Mówi, że od czasu, kiedy ten środek używano zimą, no nie chorują prawie w ogóle. A tu koledzy bunkrowcy i ci z kanału Antykwakcji, którzy dotrwali cierpliwie oglądając o jakimś tu mniszku lekarskim, który nie rośnie w bunkrach, więc jak można o tym w ogóle rozmawiać? Mamy coraz więcej, ja mam coraz więcej pytań z strony Antykwakcji, pytań ogrodniczych. Tak. Także chętnie również na nie odpowiemy. Ja od razu powiem, że wszelkiego rodzaju eksploratorzy będą mieli pierwszeństwo w odpowiedzi na najtrudniejsze pytania. Nie bójcie się zadawać pytań, zadawajcie nawet te najtrudniejsze. Jeżeli nie znacie już nigdzie żadnej odpowiedzi na wasz problem, pytajcie Adriana Jędrowskiego, jego się nie da zagiąć. Ja chętnie próbowałem. Pomożemy. Nie ma szans.